Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korley i zapraszam do kolejnego świątecznego tytułu, tym razem z gry The Settlers 7. Jest to też powrót do tej serii, czyli coś, na co niektórzy czekali, no, prawie 11 miesięcy, tak, ponieważ rozpoczęliśmy naszą zabawę gdzieś pod koniec stycznia, no i niestety dość szybko, bo już po trzeciej misji została ona przerwana. Teraz jest jak najlepszy czas, żeby do tego wrócić. Przejdźmy więc do samej kampanii. Jesteśmy w misji numer 4. Winterlin, los zawiódł cię nad lśniące wody oceanu. Tętniący życiem port to okazja do otwarcia Winterlin na świat za pomocą bogatych szlaków handlowych. O ile Raspun nie wpadł jeszcze na pomysł zajęcia miasta. Rozpocznijmy tę historię. Gdy Zoe rozmyślała nad reakcją biskupa, Raspun i Zakon Smoka knuli kolejny plan. W międzyczasie zmieniłem też ustawienia graficzne, powróciłem do tych najwyższych domyślnych. Dochodzi więc mgła, ale też i efekty pogodowe, czy bardziej dnia i nocy, co też widać i w tym wypadku. Już raz pokrzyżowałaś mi plany. Tym razem ci się nie uda. Raspun blokuje szlak handlowy, by zdobyć kontrolę nad Winterlin i tamtejszą placówką handlową. Jeśli mu się uda, będzie zbyt potężny, by stawić mu czoło. Zdaje się, że Raspun jest świetnym strategiem. Dokładnie wie, które cele atakować, prawda? Raspun ma doświadczenie wojskowe, ale nie zasługuje na podziw. Był żołnierzem? Poniekąd był generałem armii króla Balderusa. Generałem? Więc dlaczego wstąpił do zakonu? Cóż, poróżnił się z królem. A o co? O sposób rządzenia Tandrią. Księżniczko, ta wieś jest uzależniona od towarów dostarczanych z bogatej placówki handlowej. Spójrz, pani, ten port leży ledwie kilka kroków od nas. Lecz jak widać, Raspun i jego poplecznicy rozbili obóz i blokują szlak handlowy. Wieś jest odcięta i potrzebuje pomocy. Spróbuj oczyścić drogę do portu, pani. Pani, zbierz najmężniejszych żołnierzy i zniszcz blokadę Raspuna. Pamiętaj, że obóz Raspuna może być chroniony przez palisadę. Ta wieś była od dawna odcięta od portu handlowego. Dlatego zostało w niej niewiele kamieni. Więc bacznie obserwuj ich zapas. Pani, gdy ponownie otworzysz drogę, będzie można wznowić handel kamieniami w porcie. No to tak, startujemy z grubej rury, już jakiś atak na początek, ale to z tej racji, że gdzieś tu chyba mamy kamień, węgiel i złoto, więc warto by było się tym terenem tu zainteresować. Tym bardziej, że te wszystkie surowce nam się mocno przydadzą. No i trochę nasz doradca tutaj postraszył nas, że mało tego kamienia mamy i niestety nic na naszym terenie już tu nie wydobywamy. Okej, zobaczmy, jak ta walka wygląda. Warto sobie to przypomnieć, chociaż... Tak, taka banda 13 na 3. A raczej przeciwnik nie ma dużych szans, żeby tu wygrać, no ale to tylko lepiej. No to przejmujemy teren. Okej. I lecimy do dzieła. W międzyczasie możemy zobaczyć, co tutaj się kryje. Zresztą może warto by było pomyśleć się nad tym, żeby podnieść punkty prestiżu i wybudować kościół. Z tego co widzę, grana też podpowiada, że możemy pewne budynki wyburzyć po to, żeby właśnie odzyskać kamień. No i też tak, ta smutna informacja, że nie mamy surowców,
czyli też tu za wiele nie zdziałamy. Czekamy, aż przejmiemy ten teren, postawimy na początek kopalnię, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o te okolice, mam pewien plan, co by można było tu zdziałać. No, a tam będziemy musieli się przyjrzeć w międzyczasie, jak tu to wszystko będzie powstawało. Okej. Jeszcze. No i pięknie. O, i punkty prestiżu same się nam tutaj dodały. No to na początek kopalnie tutaj były, o właśnie. Takie szybkie przypomnienie, chociaż w międzyczasie przyznam szczerze, że no te pierwsze trzy misje wykonałem raz jeszcze, tak żeby tutaj nie działać bez mapy, tylko właśnie konkretnie z pomysłem jakimś na przyszłość, tak żeby mniej więcej pamiętać, jak to tutaj działało. No dobra, czyli stawiamy chyba wszystkie obejścia, to się tutaj przyda prędzej czy później. Tu mógłby powstać magazyn. Tak, zauważyłem w ogóle, że gra bardzo chętnie, jeżeli chodzi o te magazyny automatycznie dodane, stawia je nam na każdym kroku, tak? Na przykład, o właśnie, w tej misji widać, no tutaj mamy jakieś dwa dworki, magazyn, długospody, magazyn. Tu chyba w sumie są dwa magazyny obok siebie. Być może to specjalnie postawione, żeby wyburzyć, chociaż chyba żadnych większych bonusów nie dostajemy z tej racji. To już jest większy magazyn, tego tu nie wyburzymy. No to lecimy. Budowa idzie bardzo szybko, no właśnie, może nie będę tak przyspieszał tego czasu, żebyśmy spędzili trochę tych świątecznych chwil tu wspólnie. Chociaż może za moment zobaczymy, co i jak to się będzie działo. No to jest też w miarę fajne, że na tym przyspieszonym czasie to nie wygląda jeszcze tak źle, tak nie razi po oczach. Okej. Mimo, że ta animacja jest taka przyspieszona, no to po prostu to ludzie wyglądają jak na jakichś takich lekkich, o właśnie, takie świąteczny klimat czują. Tak jak będzie się w galerii handlowej, to dosłownie tak samo to wyglądało. Wszyscy mniej więcej się poruszali jak w tej grze, o ile nie szybciej. Okej, no i samo The Settlers, tak, po tylu miesiącach powrót. No myślę, że wiele osób też czekało. Przyznam szczerze, że no, tak czułem wewnętrznie, gdy wcześniej to nagrywaliśmy, oczywiście co do tego, że ta seria została gdzieś przerwana, no to złożyło się tam kilka elementów, czy też na to, chociażby nadejście Dying Light, które mocno namieszało na kanale, w sensie pozytywnym, no i później kolejne tam tytuły się pojawiały, taki czas premier niestety, albo istety się pojawił, dość mocne. Możemy. Właśnie, to może zajmiemy się produkcją piwa, co oni tutaj będą się stać i nudzić. No i gdzieś to The Settlers nam w tym wszystkim zniknęło, niestety. Choć z drugiej strony myślę, że plus jest taki, że sam kanał, mam nadzieję, że do tej pory dość mocno ewoluował tak pozytywnie. O, kamień, a już się bę, że kamień na studnię tutaj zanieśli, chociaż nie wiem co nie, to cztery kamienie, a może mamy studnie? Postawiłem z rozpędu. No nie, chyba nie mamy, więc to już tak musiało tutaj stać. O, i stać już nas tak, będąc przy staniu, to stać już nas na kościół. Więc mam nadzieję, że też i te spotkania będą teraz znacznie przyjemniejsze, niż jakby to miało miejsce wcześniej. No na pewno też spore doświadczenie, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, tak gdzieś w międzyczasie się pojawiło, no ta gra by wyglądała zupełnie inaczej, jakbyśmy rozpoczęli przygodę gdzieś tam dużo, dużo wcześniej. Tak na przykład wyłączony jest teraz antialiasing, który no dziwnie to wygląda, ale bez niego ta gra prezentuje się dużo lepiej, tak ten obraz był cały rozmazany. Teraz jeszcze patrząc na to, że YouTube trochę obniża jakość, a nawet mocno, no to myślę, że bez tego antialiasingu będzie lepiej, nawet jeżeli gdzieś się by miały pojawić ząbki, tak tutaj. No właśnie, tak z ciekawości też zobaczę, czy w ogóle będzie widać te ząbki na YouTubie. Okej, tak samo, o właśnie, tak samo samo ustawienie nagrywania, czy przede wszystkim myślę, że najlepsza wiadomość w stosunku do tego, jak startowaliśmy z serią, YouTube też w międzyczasie, gdzieś w okolicach marca, kwietnia, podniósł jakość filmów nagrywanych w 60 klatkach i to dość mocno, ponieważ bitrate, który jest tam teraz możliwy do uzyskania, gdzieś ten browar robimy, no to dobrze, mnichów. Standardowo z 7, ponieważ tutaj na pewno musimy odkryć balistykę, żeby zaatakować dalej. Czy tak samo tutaj forsowny marsz, kopalnie. Zaraz to zobaczymy. No to wracamy do dalszej rozgrywki. O, no właśnie, bo tak tutaj zauważyłem też, że jeszcze geologię można by było rozwinąć w pierwszej kolejności. To by też nie był taki może zły pomysł, więc dorzucimy tu
jeszcze trzech. O, w ogóle jaja wyszły, bo mamy gdzieś tutaj, nie wiem czy godzina jest pokazana, nie. Niestety nie możemy podejrzeć, ale jest 4:30 na zegarze i znajomy dzwoni w środku nocy. Kurczę, wystraszyłem się, że coś się stało niedobrego, a tu się okazuje, że nie, życzenia świąteczne, no każda pora jest dobra jak widać. No ale przynajmniej ma pewność, że odbiorę. Okej, okay. Zobaczmy na czym my tutaj stoimy. Armia się zbiera jeszcze. No to okej. Okay. Tym bardziej, że dopóki nie ulepszymy tam tej całej ekipy, która rozwinie nasze technologie, to nie ma co pędzić. Zobaczmy jak tu wyglądamy z kamieniem, ze złotem. Wszystko jest fajnie. Leśna chata tutaj też działa wszystko tak jak powinno. Myślę, że można by było jakąś masarnię tutaj dorzucić jeszcze. Z tej strony zobaczę jeszcze jakby drogę tutaj wybudować. Nie, tutaj nic nie uratujemy, więc masarnia z tej strony widzę, że powoli dochodzimy też do limitu ludności. Warto by było z tym coś tutaj rozkręcić się tematem. Dworek nie, o, to chcieliśmy. Rezydencję. Rezydencja niestety zabiera też chyba jeden kamień do swej budowy. Zresztą to można podejrzeć tutaj. Tak. Na no, z tym kamieniem stoimy dość średnio, no ale zobaczymy, czy się jeszcze do czegoś przyda. Najważniejsze było to, żeby postawić kościół. Kościół stoi i już możemy wysyłać mnichów. O właśnie, piękna sprawa. No i tak też tutaj trochę wcześniej wspomnieliśmy, no osiągnęliśmy limit populacji. Swoją drogą, no bo nie skończyliśmy też tematu samego YouTube'a, to jest też, myślę, że wyjdzie tej serii na dobre, że będzie ona mogła wyglądać tak wizualnie dużo lepiej niż to, co mieliśmy w styczniu, ponieważ ten bitrate został podniesiony i to dość znacznie, bo z 8 megabitów na 12, więc no, powinna być odczuwalnie lepsza jakość, więc to wyszło tej serii, mam nadzieję, czy wyjdzie tej serii na dobre. No, a jeszcze jest kwestia trochę innego typu, a może jeszcze jeden dworek, jak szaleć, to szaleć. I tak ten limit, no właśnie, zaraz znowu będzie problematyczny. O, my mieliśmy już studnie. No to niepotrzebnie gdzieś ten kamień został zużyty, ale to odzyskamy, zobaczymy, szybko odbijemy tamte szlak i też mam nadzieję, że będzie dobrze. Mennice, za to jak my z tym stoimy, bo gdzieś chciałem postawić wtedy drugą, no i czy ją się udało, zobaczmy tu. To może jeszcze jedną, niech tak będzie, tutaj, tak, tu każda leśna chata ma swój osobny magazyn, no to są dopiero jaja, chociaż z drugiej strony rzeczywiście takie podejście ma ten plus, że przynajmniej ci leśnicy, czy tutaj drwal i to wszystko od razu jest odnoszone tutaj do składu, a nie muszą gdzieś tam... O, co się stało? Odblokowano osiągnięcie, brązowy medal duchownego. Pierwszy raz widzę, ale miło widzieć. To chyba jakieś te właśnie akcje, tam połączenie z Facebookiem i tak dalej. No, będziemy odkrywać takie rzeczy. Tym bardziej, że w gruncie rzeczy, będąc przy rzeczach, nie wyszliśmy jeszcze dobrze z trybu samouczka. Gdzieś jesteśmy w czwartej misji, a samouczek chyba kończy się dopiero wraz z misją szóstą. I wtedy dopiero tak naprawdę będziemy mogli sobie tu porządnie zagrać, tak jakbyśmy chcieli. Okej, okay, lecicie tutaj panowie. Dadzą nam wolną rękę do działania. No i zobaczymy jak to wtedy ta gra naprawdę wygląda. O, tutaj moglibyśmy ryby łowić, więc chyba warto się tym zainteresować już teraz. Ha, to rybaka, jakiegoś karpika na święta jak znalazł. No dobra, ta mennica doszła, wszystko doszło. Z węglem jest problem, ale to zaraz też przyniosą. Zobaczmy jak to tu. Więc być może, no... Być może postawienie tego magazynu tak daleko wcale nie było rozsądnym zagraniem, bo lepiej było postawić jeden tutaj, a drugi na przykład gdzieś tu. Jakoś by sobie poradzili. No, człowiek uczy się całe życie, a szczególnie w tej grze. Mimo, że sama seria The Settlers ogólnie jako gry to... Jest czymś takim, która, no, w takim, nie wiem, nie chciałbym też, żeby to jakoś tak zbyt wzniośle brzmiało, ale jest taką chyba grą, która odegrała jedną z ważniejszych ról, jeżeli chodzi o taki mój prywatny gaming, ponieważ od pierwszej serii, od pierwszej gry praktycznie każdą
udało się rozegrać w całości. No gdzieś ta siódemka właśnie zniknęła po drodze, no ale to teraz możemy to nadrobić. No tak chodzimy, spacerujemy, zaglądam co jeszcze możemy zrobić, ale w gruncie rzeczy technologię już mam odkrytą, więc chyba możemy ruszać do boju. 10 muszkieterów, ta ekipa powinna sobie poradzić z tą wieżą. I będzie ok. Gdzieś tam może na sam atak zwolnimy, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tym bardziej, że oni już i tak mają tutaj cicho biegi jakieś. Nie, jeszcze nie mają ulepszonych. Ale jak będą mieli, to będą chodzić dwa razy szybciej. To już w ogóle może śmiesznie wyglądać. No to zobaczmy tę walkę. Ok, ale trochę dalej może, żeby nie było za głośno. Tak, to... Duchowni przynajmniej zobaczą, jak to wygląda na placu boju. A co ty się tu zawiesiłeś, kolego? Chyba, że to jest jakieś tak... O! A może nam jakieś błogosławieństwo on daje? Nie, niestety to chyba nic nie dochodzi, ale... Na moment się zatrzymał. Nie wiem, o co mu tutaj dokładnie chodzi. Ważne, żeby nasze technologie na tym nie ucierpiały, ale na szczęście nie. No dobra. Czyli jednak ta walka może następną obejrzymy w całości teraz. Czas to wystrzelić parę razy, a tym bardziej, że to jest dość głośne. Gdzieś myślałem, że zmieniałem to w ustawieniach, ale widać, że nie wszystko udało się dokonać. Amunicji 60%, czyli myślę, że możemy z marszu ruszać też dalej do walki, do boju. Okej. Okay. No i będzie też miło i przyjemnie, powinniśmy ich całkiem sprawnie, mam nadzieję, pokonać. Nie wiem, czy jeszcze wojska przydadzą się w tej misji później, ale to wyjdzie też za moment w praniu. Zobaczymy, jak ta przewaga tych 5 muszkieterów wpłynie tutaj na placu boju, ponieważ sami mieliśmy no tych jednostek krótkodystansowych czy bliskodystansowych tylko 9. Przeciwnik miał ich aż 10, więc zobaczymy. Tak, czy te wystrzały nam tu pomogą wygrać w tej batalii, ale chyba tak. Jest remis 3-3, jeżeli chodzi o jednostki. Okej, te słabe. No i dobrze, tutaj jednemu udało się przeżyć, więc nie będzie trzeba go tam później dorabiać. Mamy dostęp do kamienia, to mocno cieszy, ale przede wszystkim trzeba tu przejąć twierdzę Raspuna. Przy okazji widzę, że tutaj z kilku stron mamy dojście. I teraz jakby on chciał nas zaatakować, to rozumiem, że ta wieża byłaby przeciwko niemu. Oczywiście w momencie, jak ją przejmiemy. Chociaż przypuszczam, że same takie budowanie wież, no zarządzanie nimi, dopiero będzie dostępne gdzieś w następnym samouczku, w następnym odcinku, a może za dwie kolejne misje. Okej, 10%. Bardzo miło. Nie zobaczę, co się będzie tu działo. Znowu ty! Jak śmiesz! Ma zemsta będzie bezlitosna! Strzeż się! Ha, ha, ha! Bardzo dobrze, księżniczko! Przejście do portu jest wreszcie bezpieczne, a Raspun już nie blokuje tego szlaku handlowego. Skoro znów masz dostęp do portu, wykorzystaj tę przewagę i kup w nim potrzebne ci kamienie. Musisz wyszkolić handlarzy w gildii kupców, pani. Będą mogli handlować kamieniem w porcie. Gildia kupców powinna stanąć jak najbliżej portu. Może zbudujesz ją na podbitym terenie, pani. Okej, może tak być. Swoją drogą, tak tu patrzę, jeszcze mieliśmy opisy tych wszystkich zleceń. Gildia kupców to budynek specjalny, musisz odblokować go w drzewku prestiżu, tak samo jak kościół, już chyba jest odblokowane. No i właśnie, o to też chodziło. Owczarnia. Do gospodarstw można dołączyć również owczarnię, wymaga ona miejsca, podobnie jak spichlerz, a do tego całej masy wody. Wełna wytworzona przez owce potrzebna jest w tkalni. Tkalnia, możesz teraz wybudować tkalnię, no i krawca. I zapewne ten strój ładny, skludny jest potrzebny po to, żeby stworzyć handlarza niebawem. Ok, wyłączamy te wszystkie informacje, bo są nam tu niepotrzebne.
Porty to właśnie neutralne, podobnie jak klasztory. Handlarze, w przeciwieństwie do duchownych, nie mogą swobodnie wędrować przez wrogie ziemie, co też widzieliśmy przed chwilą, jak nasi duchowni tam biegali podczas walki. Musisz zabezpieczyć szlak dla handlarzy. Przemierzanie neutralnych włości nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Rasmus zbudował fortyfikację, to już widzieliśmy, już po fortyfikacji. Teraz o samej gildii kupców. Gildia kupców stanowi centrum twojego handlu. To budynek filialny, podobnie jak kościół. W gildii kupców możesz szkolić kupców. Klikaj na przyciski z symbolami, tak, to standardowo, o handlarzach. Handlarze idą do portów i targowisk znajdujących się we włościach kupieckich, gdzie kwitnie wymiana towarowa. Handlarze mogą przemieszczać się jedynie przez ziemie neutralne i te, które to standardowo. No i istnieją trzy poziomy handlarzy. Domokrążcy najniżsi rangą mogą przynosić towary tylko na jedną wymianę. Innych handlarzy odblokowujesz za pomocą ulepszeń gildii kupców. Okej. Okay. No i właśnie, żeby wyszkolić handlarzy, trzeba im przygotować odzienie, a odzienie możemy stworzyć właśnie tam przez te całe owczarnie, tkalnie, no i w końcu, o, donieść to wszystko do gildii. W dolnym pasku możesz zobaczyć nowy element, to mapa szlaków handlowych i mapa szlaków handlowych działa na zasadach podobnych do drzewa technologii. Handlarze wyszkoleni w gildii kupców wysyłani są na ekspedycje handlowe przez port Targowisko. Tak swoją drogą, jak tutaj jesteśmy, to już dawno powinni może, jak sobie rozmawiamy, budować kopalnię kamienia. Mamy dostęp tutaj piękny do kamienia, to grzechem by było z tego nie skorzystać. Gdzieś w takim razie może w pobliżu magazyn. Okej, widzę, że fortyfikacje nie są niszczone, ale wszelkie inne budynki, jakie tutaj miały wcześniej miejsce, tak czy funkcjonowały tutaj, już niestety nie istnieją, ale tu piękne takie urokliwe miejsce, zagrody. Okej, no dobra, handlarze. No, czyli standardowo wyjdzie wszystko w praniu, zobaczmy tylko tę mapę. Rzeczywiście, jest taka tutaj ciekawa mapa handlowa. Jak rozumiem, tutaj w zamian za coś, na przykład za te odzienie, możemy dostać kamienie. No to dobra, wracamy do naszej mapy tu i zabieramy się za te wszystkie bajery, czyli na początek też może gildia kupców. Pamiętam, jak w Carze też coś takiego było, nazywana gildią głupców, jak to z kuzynem zawsze graliśmy, no to takie żarciki były. Okej, tutaj chyba nie wiem, czy tę drogę uda się połączyć. Ona już nie należy do nas? Należy do nas. Wszystko należy do nas. No to takie chyba by było całkiem ok miejsce na gildię. Zobaczymy zaraz, jak z kamieniem stoimy. No i zobaczymy też, jak to wszystko będzie mogło ruszyć. Mieliśmy postawić jak najbliżej. Jest jak najbliżej. 8 sztuk kamienia, więc czegoś jeszcze tutaj będzie brakowało. No ale to wszystko jest jeszcze tutaj do załatwienia. Przy okazji magazyn. O właśnie, nad tym dumałem tu. W tym miejscu niech będzie. I skoczymy, te owce. No dobrze by było może nimi się zająć gdzieś w tej okolicy, z tej racji, że mamy dostęp do wody, a gdzieś tam nas straszyli, że tej wody będzie potrzeba naprawdę wiele. Więc zobaczymy, czy tak się stanie. Owczarnia. Najwyżej gdzieś tam postawimy bliżej drugą, no i jakoś to rozwiniemy tak na dwa baty, mówiąc kolokwialnie. Tkalnia, no i gdzieś chyba dworek będzie musiał zająć się takimi drogimi sprawami jak, o właśnie, krawiec. No i pięknie, czyli tutaj wszystko mamy, możemy wrócić. Szkoda, że nie idzie przenieść tych budynków, by było nam bardziej na rękę, no ale też by było trochę zbyt duże ułatwienie w grze. Zobaczmy. Tutaj już nie mamy z kim walczyć za bardzo. Okej, ten czas może już pędzić sobie. Jak to tu wygląda? Neutralne 10. No to ciężko by było to podbić. No ale ta gra nam zasugerowała. Nie ma takiej konieczności. Tym bardziej, że podbicie tych terenów na specjalnie by tu wiele nie pomogło. No gdzieś może kamień, gdzieś może tą gildię by można było bliżej postawić, ale to chyba też aż o to tak bardzo się tu nie rozchodzi. Mamy ten kamień? Tak, to ważne, żeby za niego się zabrali. Logistyka. Może niech ten magazyn powstanie przed gildią, tym bardziej, że tam nie mamy kamienia wystarczająco. Magazyn, szczęście, tylko drewno zabiera. No ale i tak zabiera, więc trzeba to jakoś tu wszystko sobie fajnie przygotować. Zastanawiam się jeszcze, jak z tym drewnem stoimy. Dobra, to chyba tyle, to będą w stanie znieść. Tak, o, magazyn, nie, to panowie, to nie szalejemy aż tak. Gdzieś musiałem się
O właśnie, to tak to jest, jak człowiek myśli o innych rzeczach i robi co innego, ale ważne, jeżeli w miarę na czas to wszystko tam sprawnie zobaczy, rozwiąże. I okej, okay, z tym magazynem naprawiliśmy nasz błąd. No dobra, to możemy to zamknąć, no i przyjrzeć się dalej mapie. Tak jak mówiłem, gdzieś dopiero od 6 odcinka będziemy mogli zaszaleć jakoś, także będzie się działo tutaj dużo, przynajmniej z tego, co się orientuję. No i też gra nie będzie nas prowadziła za rękę, no tylko będzie też dużo łatwiej popełnić jakiś błąd. Chociaż te wieże widzę, że z każdej strony chyba są rozwalone. Jakbyśmy chcieli ją naprawić, wybierz obóz znajdujący się w tym regionie, aby naprawić szkodę. Ale tutaj niestety nie mamy możliwości naprawy tych szkód, więc nic tu nie wymyślimy. Na szczęście kamień już zbieramy, więc będzie za momentu z górki. Jeszcze jeden kamień i możemy ruszać z gildią, chyba żeby coś zniszczyć. Tego zniszczyć nie zniszczymy. Tutaj kamień nie został zabrany. Jakaś rezydencja jakaś, no nie. Może dworek, no ta fontanna. No może i tak. Później przerzucimy ją najwyżej na drugą stronę, a teraz będziemy mogli ruszyć z budową. W międzyczasie gdzieś te owczarnie, to wszystko może tutaj też powoli powstawać, czyli gospoda. O, nie będzie to takie proste zadanie, żeby to wszystko tu wcisnąć, ale niech będzie. Gospoda wymaga tylko wody. A no, tym wszystkim się zajmiemy za moment. Do tego dorzucimy rezydencję, tak żeby każde miało, każdy z budynków tylko jedno obejście, więcej nam chyba nie trzeba. Że tak bardzo szaleć też nie musimy. O, może właśnie, zaszalałem z rezydencją, ponieważ zabiera jeden kamień. Poczekamy na spokojnie z dworkiem jeszcze. Niech tam wybudują, niech ruszą z tą gildią, no żeby się mogli też ruszyć dalej z przygodą. Cały czas podziwiam te widoki, jakie przy okazji gigantyczne słońce tutaj jest w tym świecie. Zresztą patrząc na mapie, to gdzie my się znajdujemy? A to tak chyba po niemiecku. W sumie to Blue Byte, ta sama firma, która stworzyła Anno, więc właśnie ich pochodzenie to Niemcy i dlatego tak to pewnie też się tu ustawiło. Chociaż jakby tak dobrze popatrzeć, może być też i Polska. Niech je tak będzie. No to chyba w Airline Tycoon było tak fajnie, że wybieraliśmy lotnisko początkowe i właśnie można było rozpoczynać grę w Warszawie. To takie w sumie też zabawne, że miało to swój pewien urok, mimo że specjalnie nie wpływało na grę. Chociaż może wpływało, tak? Ponieważ samo lotnisko to też później dawało różne możliwości w zależności od tego, jak daleko było do innych państw. No ale co do samego Airline Tycoon, może będzie też okazja wrócić w przyszłości, więc teraz skupmy się na osadnikach i na tym, jak sobie tutaj Raspun radzi. Tak podglądam na przyszłość, co jesteśmy w stanie zrobić, bo tu widzę jakieś chaty zielarza, tak? Czy coś tu rośnie? Nie, obce terytorium. Żyzna ziemia. No i widać, że on też tutaj się buduje, więc nie próżnuje. Hutnik. No ma dostęp do trochę lepszych technologii niż my w tej chwili. No ale zaraz zobaczymy. Nie ma za to dostępu do handlarzy, więc a nas to i tak jest na rękę. I jak to im idzie? W końcu ruszyła. No i tu jak ruszy, to ruszy. Swoją drogą, samo The Settlers ma pewne problemy. Wyśmienicie, księżniczko! Możemy wznowić handel. Teraz twoi handlarze mogą wytyczać szlaki handlowe do innych krain na całym świecie. Sprawdź, czy jeden ze szlaków może dostarczyć nam kamienie. Za moment sprawdzimy. Jeszcze tutaj, a może z tej strony będzie lepiej. Tu i tak już nic nie wybudujemy. Gdzieś to już widzieliśmy, tak, że ten jeden chyba jest taki, który nam umożliwia dostarczenie kamieni. Możemy coś z tym zrobić? No, kliknęliśmy, ale czy to tak działa? Aktualny kierunek, tak. Kierunek na kamień. Chyba innych tak przyjemnych nie ma. Tu byśmy mogli kamień na kiełbasę zamienić. To, że w ogóle było dla nas dość nieciekawe na rozwiązanie. No to czekamy. To teraz ilu? Dwóch ich chyba tam trzeba. Czekamy na domokrążców. Mamy ubrania? No mamy już ubrania, więc jak dostarczą nam tam z bazy wszystko, to powinno być ok. Akurat dwóch będzie i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
taka szybka, przyjemna misja. No i w międzyczasie, jak to będę tutaj wszystko znosić, no to ta kwestia o tych problemach, tak, ponieważ no to już zaczęło się od naszej serii przerwanej, że no właśnie gdzieś to wszystko się zakończyło przed czasem, ale teraz do tego wracamy. No niestety samej serii, czy samej grze oberwało się nieco mocniej, ponieważ zaczęliśmy w ogóle rozgrywkę w The Settlers też z tego powodu, że gdzieś mieliśmy wcześniej, no tak mniej więcej grać do czasu premiery The Settlers 8. To się tam trochę inaczej nazywa, no ale ostatecznie to miała być 8. No i sama premiera była najpierw dwa razy przekładana, tam najpierw to był kwiecień, później tam na czerwiec, później w ogóle po wakacjach miało być. No i ostatecznie stało się coś niedobrego, ponieważ wygląda to tak, jakby seria była prawdopodobnie zawieszona. Chociaż czytając opinie po beta testach, to by też niestety nie byłoby nic dziwnego. Ile już tego mamy? Dopiero pierwszy kupiec, głupiec będzie możliwy do zrobienia, żebyśmy mogli tych lepszych handlarzy tutaj stawiać. Ale chyba prestiż nam na to też nie pozwala. Okej. No to w drogę, panowie. I teraz będzie dwóch domokrążców, no to niech idą załatwić, tak, krajalnicę do chleba niech sprzedadzą. To jest taki old school, tak ostatnio sobie myślałem, z czym kojarzyło mi się lata 90. No właśnie z tym, że każda ciotka miała krajalnicę do chleba, właśnie sprzedaną przez takiego domokrążcę. Teraz gdzieś to zniknęło, nie wiem co jest w sumie teraz na modzie, jeżeli chodzi o takie sprawy domokrążców, chyba handlarze garki. Dobrze się sprawili, wyznaczyli szlak handlowy zaopatrujący nas w kamień. Teraz możesz handlować tym towarem. No to pięknie, handluj ten. Szybko pani wyślij kogoś do portu i każ mu handlować kamieniami. Okej. Gdy tylko otrzymasz kamienie, umocnij podbite włości, budując kamienne blanki. Niech będzie. Kamienne blanki. To gdzie to możemy wybudować? To chyba nam pokażą za moment. Gildia kupców, handlarze, odzienie, to wszystko mamy. Tutaj niestety jeszcze żadnych opcji takich nie ma, żeby działać. To zobaczymy za moment. Swoją drogą myślę, że możemy też pomyśleć, tak ładnie to zabrzmiało, ale o jakimś wsparciu zarówno muszkieterów, tym bardziej, że mamy trochę tego złota, jak i zwykłych pikinierów. Tam widziałem też, że możemy chyba handlować ubraniami i też wymienić je na złoto. O ile oczywiście to tak wszystko działa. Gildia kupców. Niech będzie handlarz, zobaczymy. Jak powstanie jeden, co się stanie. Wyruszył w drogę. Coś nie widać. Wojsko to słychać jak rekrutują, a tutaj tak nie do końca to ok chyba działa. Twoje bieżące połączenie, no dokręciliśmy śrubę, ale to chyba nic się nie zmienia, to moglibyśmy coś więcej kombinować. Nie, no chyba pozostaje czekać w takim razie. Nie o samodzielnie, a bo on jeszcze tutaj do nas nie dołączył. Domokrążca, no jedno ubranie powinien zabrać, a chyba że wziął towar na handel, no i zaraz zobaczymy jak stąd wyruszy. Wyruszy? Poczekamy i wyruszy. Musi wyruszyć. Zobaczmy też te punkty prestiżu. No właśnie, samą gildię kupców będziemy mogli później dopiero rozbudować. No ale to też jak nam gra na to wszystko pozwoli. O szlakach handlowych. Może coś tutaj było w podpowiedziach. Okej, port targowisko. Przedstawiciele na mapie szlaków handlowych. To widzieliśmy. I to też widzieliśmy w menu portu. Okej, i to też da nam punkty prestiżu. No to jest okej. Ale chyba tutaj coś możemy rozbudować. No to ciekawe, ale to jest jedynie obiekt prestiżowy, więc nam tu specjalnie nic nie daje. Zobaczmy w takim razie tutaj. No, niby to funkcjonuje. Wyślij swych handlarzy. Domokrążca. Jest jeden, no, pobieg. Trochę mu to zajęło, ale w końcu wyruszył. Aż zwolnimy czas, zobaczymy jak mu to tutaj wszystko idzie. Biegnie, biegnie. O, i pięknie.
No dobra, chociaż zaraz pewnie jeszcze głos się odezwie. Nie masz szans z Bogiem Smoków. Obawiam się, że zaatakuje ponownie. Napraw palisadę w nowo zdobytych włościach. O, czyli będziemy mieli okazję to poprawić. Potem powinnaś zamienić ją na kamienne blanki. Okej, aby naprawić fortyfikację... Jeśli zdołasz wznieść kamienne blanki, Raspun nie będzie miał z tobą szans. W przeciwnym wypadku pokona cię, a walka o Tandrię zakończy się właśnie tutaj. Oj tam, nie strasz. Nam sobie nawet ten handel nie był potrzebny, bo tu kamień wydobyliśmy. Aby naprawić to już wiemy. Aby ufortyfikować region, wybierz obóz, to też wiemy. Okej, w drzewku prestiżu, czyli, no właśnie, ta gra przez to nam nie pozwala tego prestiżu gdzieś tam w innym miejscu zużyć, żebyśmy tutaj właśnie to odblokowali, ale chyba odblokowała nawet sama to. Chociaż może tutaj nam to się też udało, ale nie było żadnej informacji. To zazwyczaj jakaś taka, jak coś się uda zrobić, to pyknie, jakaś jest taka informacja. Tutaj tak się nie stało. No i odblokowując opcję prestiżu umożliwiającą ulepszenie rezydencji, możesz zwiększyć przestrzeń mieszkalną. To też całkiem fajna opcja. Zobaczymy. Problem tylko trochę, że z tym prestiżem średnio tutaj stoimy. Zobaczymy, co wyjdzie. Postawimy tutaj coś ładnego. O właśnie, możemy tak dworki rozbudowywać. Do jakieś ogrody prawie, że? No i kolejne punkty prestiżu. Czy możemy je wydać? Możemy, na rozbudowę rezydencji. O to też chodziło. No to tak, o. Nie informuje nas dokładnie o tym wszystkim, ale ważne, że działa. I rezydencja. Rzeczywiście jest możliwość rozbudowy? No to spróbujemy tutaj. Chociaż akurat ten limit ludzi mamy dosyć duży. Zobaczymy, co wyjdzie. Zniszczyć to. Zdecydowanie zniszczyć. Technologia. Tutaj nic nowego nie doszło. A jak naprawa tego wszystkiego? Idą. No to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wyrobią się przed Raspunem. Teraz pytanie, czy jakoś tak wszystko zostanie tutaj naprawione po jednych pieniądzach, za jednym zamachem, czy będą do każdego takiego budynku podbiegać z osobna i go naprawiać. Ja myślę, że to on będzie, a to chyba jakiś tam tylko górnik był. No panowie, jak tu stoimy z naprawami? Chyba, że możemy coś... Tutaj nie możemy podejrzeć. Czegoś im być może brakuje. Deski. Jak stoimy z deskami w państwie? Bo może... Nie, no jest tego też dużo. Gorzej z wyszukanym jadłem. I z tego co widzę, że chyba warto by było się tym zainteresować. Ponieważ tak... Czego ci brak, kolego? A to właśnie nie jest wyszukane, a z prostym jadłem. Jest problem. No tutaj sobie radzą z tymi rybami, ale drugiego łowiska nie chciałbym stawiać, ponieważ już tu tylko jedno zostało. Tutaj nic nie zaszalejemy, tutaj też nie, więc chyba nam zostaje opcja. Tu też nie ma żadnych łowisk, aż dziwne. Zostaje nam ewentualnie opcja zainteresować się jeszcze wypiekiem jakiegoś chleba gdzieś tutaj w okolicy. Tę gospodę może postawimy. Tak, żeby... Za dużo też tych terenów zielonych nie zabrać, ponieważ oni to muszą gdzieś mieć miejsce, to wszystko, żeby posiać. Niech będzie spichlerz, młyn też by się przydał. Doskonale! Ta palisada powinna pomóc w odparciu pierwszych ataków Raspuna. Musisz mieć wiele kamieni, żeby rozbudować fortyfikacje do kamiennych blanków. No dobra, wiele kamieni zapewne na sam prestiż, żeby tutaj rozkręcić, więc zlikwidujmy może tę ulicę. Czy na pewno tak, to jest dość ryzykowne, bo bym mógł czasem gildię zniszczyć i to też by różnie to wyglądało, chociaż nie, tu i tak nic nie byliśmy w stanie więcej zdziałać. Ciągniemy tutaj, stworzymy piękny ogród i tyle. Więcej się nie zmieści. Lecimy do kościoła, tak? To rzucimy na tacę i też no. Popracujemy nad prestiżem. Zobaczymy, jak to z tej strony można wszystko rozwinąć. I jeszcze... Fajnie to działa. Jeszcze jakby tutaj takie blokady nie stały, to już w ogóle by można było to rozbudować dość ciekawie. Mamy nowy poziom prestiżu. Dzięki temu możemy tu postawić fortyfikację i wrócić na miejsce z problemami. Okej, 8 sztuk kamienia powinno pójść całkiem sprawnie, a my zainteresujemy się też tym...
Może szkoda, że nie zrobiłem miejsca na młyn. Takie nie do końca przemyślana sprawa. Ale to coś tutaj rozwiążemy, wykombinujemy. Zaraz postawimy jeszcze jedną gospodę. Stać nas na to, kto zabroni nam. O, otóż to. To staje młyn. I gdzieś przydałaby się w takim razie rezydencja. Tym samym piekarnia. No rzeczywiście z tym takim, powiedzmy, zwykłym jadłem mógł być tutaj problem. Ale bądźmy dobrej myśli, że teraz już wszystko będzie ok. Czy ta górska chata też nam już chyba do szczęścia nie jest potrzebna. No i lecimy handlować. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Moglibyśmy wymienić też jakieś błyskotki, na przykład na złoto. Albo... O! Oho! W samą porę udało ci się zbudować kamienne blanki. Ha! Tak myślałem. Raspun przygotowuje zmasowany atak na twe królestwo. Lecz kamienne blanki oprą się wszystkim atakom. Wychyl się, pani, i zobacz, jak przeciwnicy odbijają się od muru. Ha, ha, ha! Ależ zabawa! Wojska Raspuna ponoszą ciężkie straty. Bądź przeklęta, księżniczko. Walczysz po niewłaściwej stronie. Chwalmy stwórcę! Pokonałaś Raspuna, pani. Jestem pod wrażeniem, księżniczko. Pokonałaś mnie, jakbyś znała mój każdy ruch. Miałam po prostu szczęście. Nie wierzę w los i szczęście. Zapewne pomagał ci ktoś, kto mnie zna. My nie mamy wspólnych przyjaciół. Może nie był to przyjaciel, lecz wróg. Twoi wrogowie aż tak dobrze cię znają? Niektórzy owszem. I tym samym zakończyliśmy czwartą misję. No, mam nadzieję, że teraz uda się wrócić niebawem i do piątej misji. To jakoś już niestety, albo stety w przyszłym tygodniu. Jak już będzie na spokojnie po tych wszystkich świątecznych imprezach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Gorle, trzymajcie się, hej. No i oczywiście w zdrowych, wesołych świąt. Jeszcze, no jeszcze nie po świętach, jeszcze w czasie świąt. Trzymajcie się, hej.